wszystkim. Ostatnio robiłem porządki w swoich rzeczach i znalazłem pewną rzecz. Dzisiaj chciałem wam coś pokazać. To jest elektroniczny tłumacz. To jest elektroniczny tłumacz. Zawiera bodajże 14 języków, chyba 2 miliony słów i ileś tam tysięcy różnych zwrotów, takich gotowych zdań. Po co wam to pokazuję? Nie chcę tego sprzedać, ani wypromować tej marki. Tak sobie po prostu przypomniałem swoje czasy, gdy jeździłem ciężarówką, bo nie jeżdżę już 5 lat. Kupiłem sobie ten translator w 2011 bodajże roku, czyli 8 lat temu, gdy jeździłem w pewnej francuskiej firmie z samochodem ciężarówką typu tandem, czyli zabudowa przestrzenna, a więc solówka z naczepą, potocznie zwane tandem, jumbo, 120 metrów sześciennych objętości, można było tym zabrać. Jeździłem we francuskiej firmie, wykonywałem kabotaże po Francji i co którąś tam trasę, żeby wszystko się zgadzało zgodnie z prawem. Wyjeżdżałem z Francji przykładowo do Włoch, do sąsiadujących krajów, Hiszpanii, ewentualnie Anglii, czy tam Belgii, czy Niemiec. Ale w większości wykonywałem transport po terenie Francji. Francuzi jak to Francuzi, taki naród bardzo, że tak powiem, przywiązany do swoich tradycji, do swojego języka, do wszystkiego co francuskie. Nie rozmawiają, albo bądź niechętnie rozmawiają po angielsku i najchętniej rozmawialiby tylko w języku francuskim. A więc, żeby być komunikatywny jako kierowca ciężarówki, kupiłem sobie taki właśnie translator. On kosztował bodajże wtedy 600 ponad złotych. No to było sporo. Nawet na dzisiejsze pieniądze to i tak sporo. A wtedy było jeszcze więcej. Kupiłem sobie to i bardzo mi to pomagało w pracy. Łapałem słówka jedno za drugim. Zaczynałem powoli składać zdania pełne po francusku z tych słówek pojedynczych, które się nauczyłem dzięki temu urządzeniu. Potrafiłem przykładowo przyjść na firmę, przedstawić się po francusku, powiedzieć numer rejestracyjny ciężarówki, a zmieniałem ciężarówki, więc to nie było, że się nauczyłem jednej regułki i tak dalej. Potrafiłem zapytać o drogę i tak dalej, i tak dalej. Niezwykle mi to pomagało na warsztacie, na przykład jak przyjechałem pobrać sobie rękawiczki, albo pobrać sobie żarówki, albo zgłosić jakąś usterkę. Potrafiłem sam po francusku przedstawić problem, przedstawić to, czego potrzebuję. Jeździłem w tej firmie półtorej roku dosłownie i naprawdę nauczyłem się komunikować po francusku. Przypomniałem sobie, jak znalazłem to urządzenie, pewną historię, gdy załadowałem łubianki do jajek, czyli te papierowe wytłaczanki do jajek załadowałem, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jeździłem tandemem, a to jest pojazd do przewożenia ładunków przestrzennych, czyli taki, które zajmują dużo miejsca, niekoniecznie dużo ważą. No i tak jak zawsze przygotowywałem się do trasy, zawsze po załadunku przygotowywałem się do trasy, w szczególności gdy jechałem do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byłem, to sobie przygotowywałem się, obczajałem sobie nawigację, obczajałem sobie mapę, nawigację, drogą, którą mnie poprowadzi. Sprawdzałem ewentualności, gdyby w razie czego coś nie wypaliło, bo to łatwo zobaczyć. Po prostu wystarczy sobie przeglądnąć
Wystarczy sobie, sprawdzałem, czy się nagrywa, bo co jakiś czas gaśnie. Wystarczy sobie przeglądnąć całą trasę, jak się jedzie, a w szczególności tę końcową, końcowy odcinek, i można się domyślić, gdzie mogą nas czekać jakieś problemy. To są wiadukty, tory kolejowe, bądź jakieś centra ścisłe miast, bądź jakieś wąskie dróżki, gęsto, że tak powiem, zlokowane, ulokowane. To daje do myślenia kierowcy, który na poważnie po prostu przygotowuje się do trasy. Dążąc do tematu, co z tymi jajkami, z tymi wytłaczankami? Załadowałem je do Hiszpanii. Bodajże we Francji załadowałem je do Hiszpanii. No i sobie tak myślę, szukam sobie w tym słowniku, w tym translatorze, no wytłaczanki i tak dalej, coś z papierem. No kombinowałem, no i nic nie mogłem wykombinować. No i wpadłem na pomysł, że po prostu znajdę sobie ferma jajek. Czyli jak będę na miejscu i nie będę mógł znaleźć drogi, to po prostu zapytam się i powiem ferma jajek. A pamiętam, to było, jechałem z tym do miejscowości, gdzie nie znalazłem w nawigacji adresu i wiedziałem, że na miejscu mogę mieć jakieś problemy. I co? Pojechałem, dojechałem do miejscowości docelowej, no i oczywiście, tak jak zgodnie z przewidywaniami, no niestety nic się nie udało znaleźć, że tak powiem, po drodze. Ale miasteczko, taka mała mieścinka, przejeżdżałem do tej, do której zmierzałem oczywiście. Siedzą sobie dwa dziedziusie pod parasolkami, emeryci. Czas odpoczynku po całym życiu. Zatrzymałem się, wyszedłem z ciężarówki i mówię: Buenos dias, señor Granja Huevos. Czyli dzień dobry panom, ferma jajek. I tyle wystarczyło. Naprawdę tyle wystarczyło. Dwa słowa. Buenos dias, no to wiadomo, nie? Dwa słowa się nauczyłem, powiedziałem dwa słowa i już panowie wiedzieli doskonale, gdzie mnie poprowadzić i czego ja szukam. Oczywiście dojechałem na miejsce. Akurat z tego, co pamiętam, to był bardzo ostry skręt w prawo, także musiałem pojechać jeszcze dalej, nawrócić i dopiero z drugiej strony przeatakować wjazd do tej firmy, bo na pewno bym się nie złamał, pomimo że jeździłem tandemem, a tandem to jest taka ciężarówka, którą jest dużo, dużo łatwiej zawrócić. W przeciwieństwie do ciągnika siodłowego z naczepą. Łamie się w połowie, także naprawdę wystarczą 2 km, żeby znaleźć jakąś dróżkę, drogę w lewo i po prostu wcisnąć tył i już wracamy, i już nawracamy. W przeciwieństwie do naczepy, ciągnika z naczepą zwykłą 13.6, no to niestety tak łatwo nie może nie być z naczepą. Ciągnik z naczepą potrzebuje znacznie więcej miejsca do nawrótki. I co? Reasumując, naprawdę warto się uczyć języków. I nie trzeba szkół, nie trzeba nauczycieli, nie trzeba nic, naprawdę. Wystarczy po prostu uczyć się pojedynczych słówek i składać z nich zdania. Nikt nas nie zabije i nikt nas nie zastrzeli za to, że te zdania są po prostu kali jeść, kali pić. W ogóle z gramatyką nie mają nic wspólnego. Naprawdę. Są zawody i są miejsca, w których gramatyka nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę, żadnego znaczenia. I jeśli ktoś mówi, że a, bo ja lekcje muszę wziąć, a, że ile to kosztuje i tak dalej, to jeśli chcesz płynnie rozmawiać po francusku albo po hiszpańsku i będziesz próbować tego uczyć innych ludzi, albo będzie ci to potrzebne w
profesjonalnie w zawodzie, takim powiedzmy tłumacz czy coś, no to rzeczywiście gramatyka ci będzie potrzebna. Ale w takich zawodach nie ma żadnego znaczenia. Dlatego fajne urządzenie. Co prawda dzisiaj jest mało, że tak powiem, można powiedzieć bezwartościowe, ponieważ teraz już mamy smartfony, nie ma roamingu, mamy internet, także korzystanie z telefonu jest dużo, dużo łatwiejsze i dużo, dużo tańsze za granicą korzystanie z internetu niż w 2011 roku. To były jednak koszty, z którymi trzeba było się liczyć, no i nie można było sobie pozwolić po prostu na internet w trasie, a zwłaszcza w kilkunastu krajach. Także taka historia dzisiaj opowiedziana krótka o znajomości języków i w jaki sposób można się uczyć języka w trasie. To niezwykle pomaga, bo zawrotka ciężarówką, uwierzcie mi, że może kosztować 20 euro, czyli 8 dych, ponad 8 dych, do 100 spokojnie. Plus stracony oczywiście czas. Ciężarówką nie nawrócimy byle gdzie. Także trzeba czasem jechać 10 km, żeby znaleźć miejsce do zawrócenia ciężarówki. A gdy jesteśmy komunikatywni, radzimy sobie dużo łatwiej i nie tracimy czasu. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.